Omówię zagadanie segregatory. Wykonamy je w trzech punktach. Pierwszy punkt czytamy dane, drugi wyznaczymy liczność najdłuższego podciągu rosnącego i trzeci wyznaczymy minimalną liczbę ruchu. Dane. Najpierw musimy wczytać liczbę segmentów, a następnie do tablicy S numery tych segmentów, tak jak w tej chwili są na półce. Następnie wyznaczamy najdłuższy pociąg. Będziemy mieli do dyspozycji dwie tablice. Jedna S wartości numerów segmentu, a w drugiej będziemy trzymali numery segmentu o wartościach mniejszych, liczących od początku od aktualnego miejsca i tę wartość będziemy zwiększać o 1. Na początku S przyjmiemy 0 i zarówno liczbę wartość, jak i liczbę elementów. Teraz dla każdego N, jest to indeks tablicy S, wyznaczamy takie M, że M jest mniejsze od N, ale spełnia następujący warunek. SM jest mniejsze od N. Czyli szukamy elementu pierwszego oddalonego od N, najbliżej oddalonego od N, który jest mniejszy od N. Po znalezieniu takiego wartości M, będziemy teraz N aktualizowali i po prostu zwiększali o 1. W ten sposób zwiększymy ciąg nasz o 1. Wyznaczamy następnie z tablicy, tak wyznaczonej tablicy, wyznaczamy największą wartość i tą największą wartość M będzie to najdłuższy pociąg rosnący. Mając te dane, bardzo łatwo teraz wyznaczymy, ile będzie najmniej ruchu. Dlaczego? No bo jeżeli będziemy mieli M ruchów, M tych ruchów nie musimy wykonać, w związku z tym to będzie nasza różnica, gdzie L to jest liczba segmentów, natomiast M liczność najdłuższego pociągu rosnącego. Dziękuję za uwagę.